Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Weimus i dziś mam dla was waszą ulubioną serię na tym kanale, czyli praktycznie każdą. Woli ścisłości, Data Mining, OB55 do gry Paladins, jakbyście nie wiedzieli. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Owlu, czyli pokasowe, i o Demonie, który został niedawno zapowiedziany w spoilerkach. Więc oni już są prawie gotowi, ale chcę przypomnieć, że prawdopodobnie już się skończyła moda u Hi-Rezu, żeby jak najczęściej wypuszczać postacie, czyli co 2-4 tygodnie. Teraz może być to leciutko dłużej, to już od razu przypominam. No i tak, dzisiaj mamy skiny czempionów, jak mówiłem. No i mapy. Oczywiście jest jeszcze jeden champion, ale to powiem już później. Skiny: Inara Chevron, Lex Science Fiction Soldier. Ciekawe, czy wyglądał jak z Overwatcha. Ciekawe. Sky Ninja, to już mówiłem. Zin Barbarian, to też już chyba mówiłem. Cassie i Lex, albo Lex. Brazil Skin. Chyba o tym mówiłem już. Ale nie jestem do tego pewien do końca. No i oczywiście jak z poprzedniego, to tak. Ashka Samurai, Kinesa Neon, Lex Necro, Lian Condemn, Miv DJ, Series Community, która nie została zapowiedziana ostatnio. Smuteczek wielki. No, wiemy, która Demon, tylko chciałbym ją zobaczyć w grze. Ale może ją zobaczymy za 21 był patchną, no to 4 sierpnia. Dlaczego ja to skończyłem? Sky Ninja, to już mówiłem wcześniej, i Victor Space. Planowanie jest wprowadzenie kilku nowych skrzyń, takich jak Necro Chest. Może zawierać skiny Necro dla Zina i Lexa. I Space Marine Chest, czyli skin do Victora, ale pewnie będzie tego o wiele więcej. A wy jaki byście chcieli skin? No ale to nie jest pierwsze i ostatnie pytanie, więc polecam zostać do końca ze mną. Czempioni. Survivor. Tak, o tym czempionie nie powiedziałem. Dlaczego? Bo jest tylko jego nazwa. Demon. Przemiana formę zwykłą i formę demoniczną, czyli coś takiego jak wilkołak? Albo, nie wiem, ktoś inny. Telepouch. Jest połączony z zoomem. Czy może jakaś umiejętność snajperska? Przepraszam, że tak ziewam, ale jest rano. Leczenie jedną z umiejętności. Nie fajne, mi się nie podoba takie coś. Przybliżenie przy użyciu broni. Przybliża się z 77 do 45 takich jednostek. Kiedy strzelisz, kamera trzęsie się. Ciekawe, jaki będzie ten demon. Tylko, kurde, to ma być znowu snajper. Ale w sumie dawno nie było snajpera. No, oprócz Grovera, ale Grover to nie snajper. Ale można go robić pod snajpera, jakbyście nie wiedzieli. Owl, czyli ta postać chyba wyjdzie pierwsza. I później demon, i później survivor. Jak pamiętam z tamtego dataminingu. Boże, co mi jest? Ej, chyba łapeczki nie zostawiłeś, ani suba. Bo nie jesteś nowy, bo jesteś nowy i suba nie zostawiłeś. Dlatego mi się ziewać chce. Ale kontynuując, karabin z przybliżeniem. Sidearm posiada dwie broni, które może zmieniać, czyli jak Jinx z League of Legends. Jedna z nich to karabin, czyli działko albo wyrzutnia rakiet i karabin. Ciekawe. Druga to może być coś bardziej dokładnego. Czyli myślałem, że bardziej to będzie taka wyrzutnia, a nie, bo wtedy to byłoby już takie ściągnięte na siłę. Ale karabin snajperski znowu. Nie. Steel. Można przerwać ukrycie. Prawdopodobnie można strzelać w ukryciu. Timo. Flashbang. To chyba oślepienie. No i trzy karty. All Armor 1, zwiększone zdrowie o 50, 100, 150, 200. All Armor 2, Weapon. Porusza się o 10, 20, 30, 40. No kurde, zostaw tą łapkę, no.
Szybciej, kiedy używasz sidearm i all armor 3, też do weapona. Zwiększ magazynek obu broni o 20, 40, 60, 80%. I ostatnie, mapy i eventy. Halloween event, czyli to, co było rok temu. Też może być nowa mapka do tego, bardzo fajnie. Na przykład z Halloweena macie Bomb Kinga, ja go na przykład mam, ale nie gram ostatnio Bomb Kingiem. Planowane jest dodanie wszystkich map do strzelnicy, o! To jest pewny sztosik, no zostaw tą łapkę, proszę cię. Bo ja się tutaj zaziewam na śmierć. Nowa mapa w trybie survival, nazwana Lair of the Dread Hunter. Fajne. Ten demon troszeczkę tak... przypomina mi taką jedną postać z World of Warcraft, bodajże Hotsa i innych tych giereczek od Blizzarda. Ale to nieważne. Dobra. Co wam się tutaj najbardziej podoba? Możecie odpowiedzieć oczywiście w komentarzu. Jeśli jesteś nowy, subik. No i chyba zostawiłeś tą łapkę, nie? Bo ja się tutaj zaziewam. Gościu, ja się tutaj zaziewam na śmierć. Dobra. Ja się tu już troszeczkę rozgadałem, a wy musicie już śpieszyć tam gdzieś tam. Więc cześć, na razie, pa, pa.